Dzień dobry, dzisiaj gościem Onyx.pl jest pani profesor Izabela Zielecka-Panek. Zgadza się? Zgadza się. Wszystko dzień się dobry, zgadza. Witam państwa bardzo serdecznie, witam pana. Dzień dobry pani profesor. Nie wiem od czego zacząć, bo pola działalności, w których pani się realizuje, jest tak wiele tych pól, że może zacznę od nagród za działalność, za pracę na rzecz chóru Harmonia w Cieszynie. Jest pani dyrygentem tego chóru. Tak? Tak, jestem dyrygentem chóru Harmonia, muszę szybko policzyć, 23 lata jako pierwszy dyrygent. Wcześniej byłam drugim dyrygentem, a wcześniej byłam śpiewakiem chóru Harmonia. W tym roku, w październiku, a właściwie we wrześniu, 30 lat związku z chórem Uniwersytetu Śląskiego Harmonia i z Cieszynem. I jak liczymy, jak już jesteśmy przy liczbach, to ponad 60 prestiżowych nagród z tego, co zdążyłem sobie wynotować. Która nagroda jest dla pani najważniejsza, jeżeli chodzi właśnie o pracę na rzecz harmonii, pracę z harmonią? Ponad 60 nagród to są nagrody chóru Harmonia i chóru Ad Libitum. Te chóry, przepraszam, że troszeczkę tutaj wychodzę, muszę tutaj dodać wyjaśnienie. Chór Ad Libitum to chór składający się z absolwentów chóru Harmonia, w większości i z obecnych jeszcze studentów. Dlatego bezpośrednio te dwa zespoły ciągle się ze sobą łączą i mówi pan o 60 kilku nagrodach, było ich dokładnie 65 i są to nagrody chóru Harmonia i chóru Ad Libitum. Około 45 nagród to nagrody Harmonii, około 20 nagród to nagrody Ad Libitum. A da się taką top trójkę tych nagród, takie podium, które jest bardzo ważne dla pani z wielu względów różnych, prawda? To znaczy chyba najcięższym konkursem, który przeżyliśmy, było to dla nas zaskoczenie, jeżeli chodzi o poziom, to był konkurs w Korei, w miejscowości Busan, gdzie nagle pojawiło się 28 zespołów z całego świata, większość azjatyckich, a chóralistyka azjatycka stoi naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To jest wielkie show, ale również idealna sprawa wykonawcza. Nie można tam się przyczepić do niczego w wykonaniach chórów azjatyckich. No i Harmonia w 2012 roku wzięła udział w konkursie w Busan. Kiedy usłyszeliśmy pierwszy zespół naszego konkurenta, to stwierdziliśmy, że chyba należy wracać do domu, że nie ma chyba szans na żadną nagrodę. A tu się okazało? A tu się okazało, że dostaliśmy trzecią nagrodę, brązowy medal. To nie tak, że pasma. Była nagroda raz, dwa, trzy, a czwarty zespół wyjeżdżał nawet bez dyplomu uczestnictwa. Więc cieszyliśmy się, że mamy trzecie miejsce, które było naprawdę chyba, to był najtrudniejszy konkurs, więc też to trzecie miejsce liczymy sobie bardzo wysoko. Ważny też był konkurs Gaudekantem w Bielsku, gdzie, nie pamiętam już w którym roku, uzyskaliśmy 5 nagród. Dla najlepszego chóru, dla najlepszego chóru oddziału bielskiego, dla najlepszego chóru polskiego. Tych nagród było i oczywiście Grand Prix. Było pięknie, kiedy mieliśmy 5 pucharów, 5 wspaniałych dyplomów. Jest czego gratulować. To tak. Nie mamy tyle czasu, żeby omówić wszystkie 65 nagród, tak. Więc tutaj będę takim niekulturalnym strażnikiem czasu, który musi przerwać. Bardzo dziękuję. Ale skoro powiedziała pani profesor o Korei Południowej, tam wiem, że też zwiedziliście chyba Filipiny w trakcie jednego z wyjazdów, prawda? Jeszcze jakiś taki kraj, który gdzieś jest daleko, jest taki Tajlandia, Gruzja. To są kraje, które naprawdę wywarły na nas wielkie wrażenie. Filipiny króciutko, tam również był konkurs, podobna zasada jak w Korei, ale już znaliśmy te konkursy azjatyckie, więc tam również trzecia nagroda, ale najważniejsza była przyjaźń między naszym chórem i chórem Uniwersytetu w Manili. Tak co dwa lata. Filipińczycy razem ze swoim dyrygentem przyjeżdżają do nas do Polski, a my odwiedziliśmy Filipiny. Profesor Eman de Leon był również jurorem podczas festiwalu Świdra, ale do tego też mam nadzieję, że... Właśnie, tak, tak, do festiwalu profesora Świdra. Dobrze, ja jeszcze w ramach nagrody, znaczy w ramach tematu nagród zapytam, a jaką pani by sobie przyznała nagrodę, by pani mogła i za co byłaby to nagroda?
Powiem tak, ja to nie wiem, czy przyznałabym sobie nagrodę, mówiąc szczerze, bo nie wiem, czy to tak skromnie, ale na pewno przyznałabym sobie naganę, wie pan. O! Dałabym sobie naganę i o tym właśnie powiem. Przygotowywałam dokumentację do profesury i musiałam podsumować cały swój dorobek z wielu lat. No i nagle się okazało, że jest to 1000 koncertów, około. No i tak mówię, no tyle lat dyrygowania, 1000 koncertów, to chyba jednak bardzo dużo, bo to nie ja sama biorę udział, tylko jednak jeszcze muszę angażować chórzystów, to cała logistyka. Mówię, chyba dużo, 1000 koncertów, do rodziny, słuchajcie, tu jest 1000 koncertów, a mój syn i za to właśnie nagana dla mnie, jako dla mamy. Mamo, tak, po prostu 3 lata cię nie było w domu. A, no to, tak to jest, coś za coś, że tak powiem. Myślenia. No właśnie, to jest do przemyślenia dla nas wszystkich jako artystów, że postrzegamy to pięknie, na scenie, nagrody, splendory wszelkiego rodzaju. A, wspaniali goście, wspaniałe miejsca, prawda, tak, muzyka, sztuka, tak. A z drugiej strony ta nieobecność w domu, jeżeli się tak, ma tych najbliższych, no to faktycznie gdzieś tak, ale nie da się być w wielu miejscach jednocześnie, niestety. Choć w sumie online tak. Online tak. No jak wszyscy radziliśmy sobie, zawsze i radzimy. Mój mąż również jest zmuszony, cudzysłów, do śpiewania w obu chórach i w harmonii i w ad libitum. Czyli połączenie tej strefy rodzinnej ze sztuką. Tak jest. Właśnie. A dzieci też musiały uczestniczyć w życiu chóru. Dzieci zresztą też, prawda, muzyką się zajmują, ale to tak, nie otwierajmy wątków, bo teraz tak. Tak, za dużo już. Tak, za dużo. Konkurs imienia Józefa Świdra, to jest pani dziecko, że tak powiem, takie artystyczne w Cieszynie organizowane wydarzenie. Oczywiście tak? Nie pracuję przy festiwalu sama, ale tak, był to mój pomysł, który właściwie zrodził się na podstawie rozmowy z profesorem Świdrem. To on mówił, no niech pani słucha, tutaj jest, pani prowadzi chór utytułowany, który działa już wtedy, mówił, ponad 100 lat. Wszystkie chóry w Polsce akademickie utytułowane, które funkcjonują wiele lat, mają swoje festiwale, a tu w Cieszynie nie ma festiwalu chóralnego. No tak. No trzeba coś zrobić. Profesor Świder był bardzo bezpośredni. Trzeba coś zrobić. No i w momencie, kiedy straciliśmy profesora w 2015 roku, stwierdziliśmy, że to jest właśnie ten moment, że trzeba coś zrobić i niech Cieszyn będzie ten miastem, bo tutaj profesor przez 20 lat mieszkał po czeskiej stronie. Niech będzie tak, że tutaj powstanie festiwal imienia profesora Świdra. Świetna inicjatywa, no bardzo dziękuję, bo pani nie mieszka w Cieszynie, a jednak robi dla tego Cieszyna, że tak powiem, bardzo, bardzo dużo i nie chodzi mi tylko o działalność dydaktyczną, ale właśnie artystyczną, organizowanie różnych imprez. A proszę powiedzieć, bo jest taki cykl z biegiem Olzy, przeczytałem, co to było za wydarzenie? Też związane z Cieszynem, z tą ziemią naszą. Ja jestem od zawsze związana z folklorem. To już od lat dziecięcych, kiedy tam zespół ludowy i ta muzyka ludowa gdzieś tam w moim sercu gości bardzo często. Nawiązaliśmy też wcześniej już, no jak tu w Cieszynie nie znać Józefa Brody, który też śpiewał w harmonii, jak większość ludzi związanych z muzyką. I chyba jest związany z cyklem dla tych, co mają tak za tak, nie za nie, tak? Też tak, był taki. Oczywiście, tam się poznaliśmy, ale znowu nie mieszam wątków, niech będzie z biegiem Olzy. Postanowiłam, żeby zaprezentować muzykę pochodzącą ze Śląska Cieszyńskiego, ludową, ale opracowaną na chór. Wszystko to się pięknie łączyło, ponieważ harmonia, która istnieje już 112 lat, przed wojną miała wspaniałych dyrygentów, kompozytorów, którzy opracowywali melodię Śląska Cieszyńskiego na chór, a w większości, nie wszystkie, ale w większości te utwory prawykonywała właśnie harmonia, jako towarzystwo śpiewacze harmonia działające od 1908 roku. I stąd postanowiliśmy przygotować płytę i cykl koncertów, który też występowaliśmy z tym programem oczywiście w Cieszynie i w innych miastach Śląska Cieszyńskiego, gdzie ludowa pieśń, autentyczna, wykonana właśnie przez Józefa Brodę, przez Kasię Brodę-Firlę,
jest tylko tak jakby inspiracją do zaprezentowania tych churalnych aranżacji przedwojennych dyrygentów harmonii Józefa Jana Gawlasa, Jerzego Hadyny i Karola Pławiczki. Mhm. Tak, świetna kolejna inicjatywa. A proszę powiedzieć, bo pani też łączy z chórem, że tak powiem, taki świat muzyki klasycznej, nazwijmy to tak, tej poważnej, tej przez wielkie M, ze światem muzyki też ważnej, takiej trochę rozrywkowej bardziej. To też bardzo ładnie się splata, wydaje mi się, prawda? To jest duży plus, bo dzięki temu możemy chyba trafić do takiego grona odbiorców, które słucha tylko tej, nazwijmy to, rozrywkowej i czasami nie zauważa tego piękna muzyki klasycznej. A dzięki temu połączeniu to się chyba udaje dotrzeć do innych też, pokazać, że jest też świat muzyki klasycznej. Też tak uważam i to jest jeden argument, to co pan przedstawia, a moim zadaniem było zmobilizowanie młodego pokolenia. Młode pokolenie, które obecnie przychodzi na studia, czy które szuka swojej drogi muzycznej, jednak osłuchane jest z innym rodzajem muzyki. Jednak ta muzyka rozrywkowa jest dla nich, gwiazdy muzyki rozrywkowej są dla nich ważne. I zależało mi na tym, żeby poprzez takie działania zmotywować młode pokolenie, w tym przypadku studentów, do szerokiego działania. I to się sprawdziło, ponieważ te gwiazdy, dla jednego gwiazdy, może dla kogoś innego nie gwiazdy, ale na pewno była to wielka motywacja dla studentów, tym bardziej, że u nas w Instytucie Sztuk Muzycznych działa kierunek, mamy specjalność muzyka rozrywkowa, więc studenci z pewnością mogli odszukać tutaj swojej drogi. Spotykali się naprawdę z czołowymi muzykami. Nie mówię teraz o gwiazdach, tych, które były z frontu, ale o tych, którzy grali w sekcji czy grali w orkiestrze. To naprawdę czołowe nazwiska muzyki polskiej. Zmierzając w kierunku końca rozmowy, niestety, to czas nieubłaganie płynie bardzo szybko, chciałbym zadać takie, wydaje mi się, że trochę trudniejsze pytanie. Czy jest możliwe, że chór działa bez dyrygenta? Nie. Nie może działać bez dyrygenta i nie chodzi tu teraz o dyrygenta, który stoi i dyryguje chórem, bo funkcje dyrygenta, czy właściwie rola dyrygenta, czy praca dyrygenta, dyrygent jest wszystkim. Jest też psychologiem trochę, prawda? Psychologiem, menadżerem zespołu. Dyrygent musi robić wszystko, projektować czasem plakaty, organizować koncerty, a czasem przytulić śpiewaka do serca, bo ma problemy życiowe. Czasem. Ale to są też problemy nadwrażliwców, artystów, prawda, jednostek twórczych. Że to jest tak skomplikowane, jak ich się zbierze, że tutaj każdy jest osobnym przypadkiem, nie tylko takim ludzkim, ale też jednostką twórczą. Myślę, że to jest bardzo trudna rola, jaką pani ma, którą czasami tak ludzie postrzegają, a pomacha sobie jedną ręką, drugą i zamknie. A to wcale pomachanie, tak. Dyrygowanie to naprawdę jest już ten efekt finalny właściwie całej pracy. Więc zespół, czy chór, czy orkiestra, tym bardziej zespoły amatorskie nie mogą pracować bez dyrygenta, bo dyrygent to właściwie głowa, która o wszystkim myśli w tym zespole. No nie, tak to wybywa. W przypadku świata sztuki często jest tak, że dostrzegamy tylko wierzchołek tej góry, prawda? A ile w to trzeba było włożyć serca, czasu, przygotowań, energii i poświęcić wiele rzeczy, tak jak pani wspomniała, czasami tego czasu domowego, tego ludzie nie dostrzegają. A warto się chyba pochylić nad tym też. Ja jeszcze chciałem zapytać o koniec, na zakończenie, żeby przełamać trochę muzykę, ten temat muzyczny w naszej rozmowie. Oczywiście. To nie tylko konie, to w ogóle zwierzyniec, który mamy tutaj u siebie w domu. Mieszkamy w cudownym miejscu, które właściwie odnaleźliśmy ze względu na konie, bo trzeba było je gdzieś znaleźć. Jednego dnia staliśmy się właścicielami 5, ale mieliśmy 9 koni. I to większość zwierząt, które nie mogły znaleźć swojego miejsca. Albo się ktoś ich pozbywał, albo ktoś nie miał warunków na to, żeby je dalej utrzymywać, więc trafiały sobie do nas, do lasu, bo mieszkamy w lesie.
ale to są zarówno psy, które mamy 3, to są koty, których mamy 7, to były świnki morskie, które były 3, papugi i wiele, wiele innych zwierząt. Konie i muzyka łączą się zawsze. Konie, ich piękno, ich wspaniały ruch, no to gra jak w muzyce. Ja od zawsze pasjonowałam się końmi. Jeszcze na studiach jeździłam w sekcji jeździeckiej Słabizna, która funkcjonowała przy Uniwersytecie Śląskim. Później zrobiłam uprawnienia instruktorskie, no i jestem już instruktorem 27 lat, czyli dosyć dużo i długo. No i ta pasja musiały z nami zamieszkać konie, bo to było, nie można było tego rozerwać. Ale przy okazji, no to z mężem jesteśmy opiekunami tych zwierząt, nikogo nie zatrudniamy, no bo nie ma możliwości takich. Więc dzień zaczynamy wcześnie od karmienia koni, w lecie stajemy się rolnikami, zbieramy słomę, siano, no to takie troszeczkę inne niż codzienne działanie moje, dyrygenckie, czy mojego męża jako muzykoterapeuty. Doba ma ponoć 24 godziny, ale okazuje się, że w Pani przypadku chyba więcej, bo nie, też 24. Jestem tylko człowiekiem. Dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani profesor Izabela Dzielecka-Panek i zachęcamy do posłuchania utworów Harmonii i Ad Libitum. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu bardzo serdecznie. Do widzenia. Do widzenia.